Cześć. Cześć! Dzisiaj wybieramy się na Czerwony Kamień. Jest to wzniesienie pochodzenia wulkanicznego. Położone jest na Pogórzu Kaczawskim. Ma 325 metrów nad poziomem morza. I idziemy. Jest to góra, która jest złożona przede wszystkim z piaskowców pochodzących z kredy i triasu. Ale trzon tworzą znacznie starsze skały pochodzące z erupcji wulkanicznych, bazaltów i innych. Góra ta leży na prawym brzegu Kaczawy. Ojej, ale to ładnie. Tak, to którędy teraz chyba tędy. Tędy, tak. Podążamy niebieskim szlakiem. Ogólnie przejście całej trasy wraz z wejściem na szczyt, który jest zaliczany do korony Pogórza i Gór Kaczawskich, powinno nam zająć około 45 minut. Mamy widok na Nowy Kościół. Jest miejsce na ognisko. Mieliśmy teraz długą przerwę od spacerów, bo poprzeziębiały nam się dzieci. Pogoda nie jest zbyt łaskawa i trzeba sobie jakoś radzić, więc odpuściliśmy sobie parę dni. Nigdzie nie byliśmy, ale ileż można siedzieć w domu i nigdzie nie jechać. Dzisiaj też nie jest jakoś specjalnie ładna pogoda, co chwilę pada, ale sprawdzaliśmy prognozę pogody. To powinno się nam pomału zacząć wypogadać dzisiaj. Mamy zamiar nie tylko zdobyć ten jeden szczyt dzisiaj, więc wybieramy sobie takie szczyty z krótką trasą. Ścieżka jest bardzo fajna, klimatyczna. No i jak słyszycie w tle, krosowcy nam się rozszaleli. Na szczycie tej góry znajdował się, według źródeł, zamek, grodzisko z okresu kultury łużyckiej. A w okresie średniowiecznym na szczycie znajdował się również niewielki zamek, z którym wiąże się pewna legenda. Mamy nawet turystów dzisiaj na szczycie. Schodzą właśnie. I nawiązując do tej legendy o zamku z XIV wieku, mówi ona o tym, że rycerz z zamku w Sępio, bo tak ta góra kiedyś się zwała, górą Sępią, oblegał zamek, który się znajdował na Wielisławce. Gdyż tam przetrzymywana była jego siostra. Oj, powiem wam, że już się zmęczyłem. Strome podejście. W XIX wieku
były również tu kamieniołomy, po których zachowała się 200-metrowa ziemna rampa. Nie wiem, czy ją znajdziemy, czy ją zobaczymy, ale ponoć taka tu istnieje. Dodatkowo... Co tutaj było? Kamieniołomy. To są prawdopodobnie pozostałości po kamieniołomach. Mieliśmy tydzień przerwy i tak czuję, że jak już mamy się spinać po tą górkę, to już czuć, że za długo się siedziało w domu, ale to niestety dziki się poprzeziębiały i trzeba było. Tak jak wam mówiłem, nie ma co ryzykować. Lepiej przeziębienie odchorować w domu, niż przeziębić przeziębienie. Wracając do tych kamieniołomów, to na szczyt czerwonego kamienia prowadzą kamienne schody. Jak widzicie, teren jest bardzo fajnie zagospodarowany. Ścieżki są fajne. Trochę wysiłku trzeba włożyć w zdobycie. I tu mamy schody. Na szczycie czerwonego kamienia mamy punkt widokowy. Widok może nie jest okazały, ale widać chociażby ostrzycę proboszczowicką, na której byliśmy. Jeżeli ktoś nie widział tam naszych poczynań, to zapraszamy do tego filmu. Jesteśmy coraz bliżej celu. Parę schodków już zostało. Jeszcze tylko i... Kawał już pokonaliśmy. Ktoś by mógł powiedzieć, 325 metrów, co to jest? Ale niektóre górki młodej wysokości, zwłaszcza pozostałości wulkanów, gdzie to jest budowa stoszkoła, to jest wysiłek. Bo strome zbocza utrudniają wędrówkę naprawdę. No. Tato się ślizga też. No. Zaraz się zjedzie. Zaś ci jabłuszko trzeba by było posunąć do wyzjechał. Błoto mi się przylepiło do buta. I teraz trzeba będzie jakoś... Szymon też tam próbuje. No niestety wczoraj padało. Pewnie tutaj też lało, bo jest błoto. Tam mama to samo. Jak widzieliście, podrapanie się tutaj wcale nie jest takie proste. No widok ze szczytu, jak widzicie, są fragmenty, gdzie można coś zobaczyć, ale w większości przypadków, oprócz jednego miejsca i widoku na ostrzycę proboszczowicką. No i już podchodzimy do tabliczki czerwonej. Kolejny szczyt za nami. Czerwony kamień zdobyty. Yes! Yes! Jest niezmierna radość. Tak, i w takich okolicznościach przyrody zdobywamy szczyt. Siądziemy, zrobimy sobie zdjęcie, odpoczniemy i do was wracamy. Fajne jest to dzisiaj, że nie wieje praktycznie żaden wiaterek. No i zobaczcie, no to jest przepiękny widok. Oczywiście nie jest to tak powalający widok jak z Szybowcowej Góry, jak z Ostrzycy Proboszczowickiej, bo szczyt jest porośnięty drzewami dookoła. Ale wejście na szczyt... Tato, co to jest? Trawa, jakaś trawa. Ale wejście na szczyt daje wycisk.
prawdziwy wycisk. Zwłaszcza ta końcówka, gdzie nie ma już schodów. Jest dosyć stromo, ślisko. Trzeba kombinować, żeby wejść. Rekompensuje tutaj nam wszystko. Na szczycie można sobie siąść, odpocząć. Jako takiego oficjalnego miejsca na ognisko nie widziałem. Zapewne wczesną wiosną, jesienią, gdy spadną liście, jest tu zdecydowanie ładniejszy widok. Bo nie ma liści, pewnie możemy sobie popatrzeć na inne szczyty Pogórza i Górka Czaskich. Milena, halo? No, idziemy tu, Szymuś. Tędy będziemy schodzić. Idziemy na dół, nie będzie to długa wycieczka. I tu są pozostałości po wyrobiskach, po kamieniołomach, które tak jak w większości gór i Pogórza Kaczowskiego pozyskiwały bazalt i piaskowiec. Śpiew ptaków i maszerujemy w dół. Ładnie tu jest. Naprawdę jest tu ładnie. Każda pora roku ma jakieś swoje uroki. A wiosną wczesną, zimą, to pewnie jest przepiękny widok na okolice. Teraz, gdy jest wiosna, no to pełno jest kwiatów, zieleni. Mniej może widoków, ale śpiew ptaków nam to wynagradza, zdecydowanie. I porasta takie wielkie, stare drzewo. Tak więc historia tej góry jest dosyć ciekawa. Sam fakt tego, że znajdował się tu gród kultury łużyckiej, już stanowi ciekawostkę dosyć fajną. A później był tu niewielki zameczek. Oczywiście brak żadnych pozostałości nie dziwi, bo wędrując szlakami po górze i Gór Kaczawskich, już nieraz spotkaliśmy się z informacją o zamku, jak na górze Rataj, czy na Wielisławce. Chociaż na Wielisławce jeszcze widać kamienne mury. Tak, o ile tu już tych pozostałości no nie widać gołym okiem. No i Milenka nam zasnęła. Była zmęczona dosyć mocno. A to jest? No. Chyba Milena nie śpi całą łydzie. O, jak zmęczona, to nie śpi. Oho, kukułeczka. Na szczęście wrzuciliśmy grosik do kieszonki. Puknęliśmy. Może nam to przyniesie szczęście. Człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy, jak bogaty region, w którym żyje. Ile zabytków, ile historii ciekawych.
kryją takie miejsca. Przez to, że chce się zdobyć odznakę Korony Gór Karczawskich, to się dużo rzeczy dowiadujemy. Dużo miejsc odkryliśmy już, o których nawet nie wiedzieliśmy. Także polecamy się wybierać na takie wycieczki, wędrówki po górach. Ładny widok. Ładny widok, ładny. Korzystając z okazji, zapraszamy Was na naszego Facebooka. Odwiedzajcie naszą stronę na Facebooku. Na YouTubie mamy już sporo filmów, więc jest w czym co oglądać, w czym wybierać. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie ciekawego. Subskrybujcie nasz kanał, żebyście byli, dajcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z filmami. Wam będzie nam bardzo miło. Na parkingu pod szlakiem jest tablica informacyjna, która bardzo ładnie opisuje historię tego miejsca. I od razu człowiek inaczej podchodzi do takiej góry. Jeden konik, jak on idzie. Tam widać ostrzycę. Gdzieś tam będzie Wilisławka. O, jakie ładne kwiatki, rzeczywiście. Wiecie może co to jest? Byśmy chcieli się dowiedzieć. Jak wiecie co to za kwiat? Jak wiecie co to za kwiat, to chętnie byśmy się dowiedzieli. Napiszcie w komentarzu. I trzymuj się teraz. Dużo kwiatów rzeczywiście. I takie zapachy piękne. Dzięki temu, że tyle kwiatuszków tutaj. Tak. Dobra. Wróciliśmy na szlak, którym wchodziliśmy. Obeszliśmy całą górę. Prawie dookoła. Więc korzystając z faktu, że wróciliśmy na szlak prowadzący już do parkingu, chcieliśmy znów Wam podziękować za to, że jesteście, że nas śledzicie, za te wszystkie obejrzenia naszych filmów. Bardzo nam jest miło. Witamy każdego nowego subskrybenta i cieszymy się, że zainteresowaliście się tym, co robimy. Co tu dużo mówić? Zapraszamy do subskrypcji oczywiście, do polubień, do komentowania naszych filmów. Powiedzcie nam, co to za kwiat rósł tam na szlaku. No i co? Do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia, cześć! Cześć!